Kanał pełni wyłącznie formę edukacyjno-informacyjną i nie stanowi porady lekarskiej. Wszelkie informacje przez nas przedstawione i omówione nie zastępują indywidualnej wizyty lub wideokonsultacji lekarskiej. W razie wątpliwości zawsze możesz umówić się na konsultację ze swoim lekarzem prowadzącym bądź z nami na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do komentowania oraz subskrybowania. Twoje zdrowie jest w Twoich rękach. A powiedz mi jeszcze, jak to jest z tym, niektóre osoby podnoszą kwestię, że izolacja przez okres pandemii spowodowała, że mamy gorszą odporność. Jak masz jakieś przemyślenia na ten temat? Bo ja mam, ale i chciałbym usłyszeć, czy ty o tym myślałeś w ogóle. Moje przemyślenia? No dla mnie to się wydaje strasznie takie bzdurne, nie? To tak jak niektórzy... To byłby temat rzeka. Generalnie nie mam żadnych badań, żeby się tym podeprzeć w tym momencie, ale to moim zdaniem nie ma jakiegoś dużego wpływu. Bardziej chodzi o to, czy faktycznie populacyjnie, czyli po prostu załapiesz tą infekcję akurat nie w zeszłym roku, tylko w tym roku, tylko bardziej jest kwestia taka, że jeżeli ogólnopopulacyjnie nagle przestaną przestrzegać w zasadzie wszelkich kwestii obostrzeń, ale też zdrowego rozsądku, to sprawiło taki gwałtowny wzrost infekcji. Ja bym się jakoś tam nie czepiał kwestii odpornościowych, że to się mocno pogorszyło, chociaż uważam, że sam COVID, i są na to badania, bo czytałem takie badania, teraz ich też akurat nie przylinkuję, bo nie mam ich przy sobie, ale są badania, które pokazywały, że się zwiększyły różne inne problemy zdrowotne. Nasiliła się między innymi otyłość, a to poskutkowało obniżeniem odporności. I teraz pytanie, czy te powikłania covidowe to nie są też takie ogólnospołeczne, związane z tym, że ludzie teraz częściej jeżdżą samochodem, więcej jeżdżą niż wcześniej, mniej się ruszają i tak dalej. Ze stylem życia. Tak, to są takie powikłania związane ze stylem życia potem, ale to jakby jest rzecz, która jest modyfikowalna. Jest to modyfikowalny czynnik ryzyka, natomiast tutaj wszystko w naszych rękach, ale kwestia tego, że tak naprawdę jeśli ktoś się nie zapuścił, czyli powiedzmy nie zwiększyło się, tak, nie wiem, jakoś tak nie zaprzepaścił z jakichś tam spraw związanych ze zdrowiem, ze swoimi chorobami przewlekłymi, jeśli je posiada, albo nie zachorował na jakąś chorobę przewlekłą, to jemu generalnie ta jego odporność wrodzona raczej nie spadła w trakcie tej izolacji. Natomiast oczywiście ta odporność nabyta, czyli ta związana z kontaktami z innymi osobami gdzieś tam, to na pewno spadła, ponieważ no, nie spotykał się ze świeżymi szczepami wirusów. No tak sobie to tłumaczę jako taki, powiedzmy, lekarz, laik, nie epidemiolog, tak? Aczkolwiek no, myślę, że to jest takie przystępne wytłumaczenie. Także no tutaj ja spotykałem się z takimi argumentami, gdzieś tam czytałem, że na przykład środki dezynfekcyjne niszczą warstwę naskórka i to już powoduje, że mamy większą podatność na infekcje. Pewnie tak, ale czy to ma istotne znaczenie kliniczne, czy ktoś aż tak bardzo sobie dezynfekował ręce, że aż tak mi się zniszczył ten naskórek? Nie sądzę. Nie, ja też nie sądzę. Nie. Więc generalnie bym powiedział, że raczej tam nasza odporność taka wrodzona nie spadła, nabyta. Pewnie w jakimś stopniu tak. I właśnie widzimy to w formie teraz tej epidemii wyrównawczej, którą no, przerabiamy w teraz. W opieki zdrowotnej czy na izbach przyjęć.